Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Z przyjemnością pragnę poinformować, że zaczynam nową serię o analizatorze nanofauna. Czego się dowiedziałem, postaram się Wam przedstawić w odcinkach w jak najbardziej skompensowanej dawce wiedzy. Zapraszam serdecznie. To zacznijmy od wprowadzenia, czyli omówienia tego, co znajduje się w zawartości pudełka, jak kupujemy nanofauna. Oprócz samego analizatora, dostaniemy też jeszcze kabel zasilający USB-C. Ja go nawet jeszcze nie otwarłem, ponieważ korzystam ciągle z ładowarki w telefonie. Starcza. Dostaniemy też kabelek, dzięki któremu możemy bardzo szybko podłączyć antenkę do analizatorka. Tak, drugą końcóweczkę wpinamy sobie w port. Jeśli mamy urządzonko skalibrowane, też możemy mierzyć. Żeby było tak na bogato, to kabelków jest dwa, tak? Czyli tu mamy jeden kabelek i drugi. I z takiej drobnicy, co my tu jeszcze mamy, tak? No, przydoszczymy troszeczkę. Więc tak, te żółte końcóweczki są niepotrzebne. One są do zaślepienia analizatora tutaj tych wejść. Ja ich nie używam. Szkoda czasu. Co my tu jeszcze mamy? Mamy beczkę. W przypadku anten, które wejście jest męskie. Tu włączymy sobie. Kręcamy sobie beczkę. Już możemy spokojnie wchodzić do Baofenga albo po prostu pod nasz kabelek do analizatora, tak? Super sprawa, beczka. No i mamy jeszcze urządzenia do kalibracji. Tutaj kolejno mamy 50 ohmów. Tutaj mamy nic. Czy to jest taki port otwarty? Ja go nawet nie używam. No i tu mamy zwarcie, czyli tak naprawdę zaślepione. No i tyle. Tyle jest z analizatora. Włącza się go tutaj. No proszę, chodzi. A ile kosztuje, to tutaj zamieszczę screena, po ile go kupiłem. Będzie też nazwa sklepu, więc spokojnie możecie szukać. Nie jest to drogie. No zobaczycie w kolejnych odcinkach, co potrafię. Oczywiście nie musisz subskrybować tego kanału, ale każda subskrypcja przyczynia się do jego rozwoju, za co bardzo dziękuję.